Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku, w ostatnim odcinku ze ścian fundamentowych, ponieważ kończę uzupełniać brakujące elementy, czyli tutaj i tutaj. Żona wzięła się za rozszalowywanie słupów, które wczoraj zalaliśmy. Troszkę walczymy z czasem, bo o godzinie 10, czyli za jakieś 2,5 godziny ma być burza. Dlatego chcę to wszystko zrobić przed burzą. O! Słychać, jak brzmi. To może troszkę szybciej, ale miejmy nadzieję, że uda nam się wyrobić. Więc to zaklejam. To zaklejam. Mam jeden worek tylko cementu, a nie mam czasu jechać po następny, więc mam nadzieję, że się uda z wszystkim wyrobić. Czyli tak, chodźmy do żony najpierw, bo moje widzieliście, co robię. Teraz zobaczcie, co robi żona. O, proszę bardzo. Ładnie wyszło. Tamten też ładnie wyszedł. Tutaj. Czy lepiej nie patrzeć? Nie, to jest okej. Też ładnie wyszło. Nie, no dobrze wibrowałem. Wkładałem do samego dołu wibrator, bo czasami jest tak, że wkłada się te pół metra. No tutaj akurat jest 90 cm ta ściana fundamentowa, no ale wkłada się gdzieś pół metra. Wkłada się gdzieś tam 30 cm, żeby nie ubrudzić całego wibratora. No i ten dół czasami nie dochodzi. Tutaj jest 6 drutów i są strzemiona FI8, więc jest trochę gęsto. Natomiast no jak widzicie, no da się zawibrować, fajnie wychodzi. Wczoraj udało nam się na koniec dnia przemęczyć się, żeby dorwać tutaj przejście, które jest na wodę, więc udało się, jest. Tu jest na kanalizację. I wczoraj właśnie musiałem tutaj wjechać, żeby wybrać tą ziemię, dlatego to przejście zostało zostawione. Z lewej strony przejście zostało zostawione po to, żeby można było taczkami jeździć i uzupełniać te rdzenie, te słupy. Natomiast z tej strony zostało zostawione po to, żebym wjechał tą mini koparką i wybrał na kanalizację. Więc to jest nasz dzisiejszy plan. Zakończyć temat murowania, posprzątać betoniarkę, pozamiatać dookoła i siąść sobie chociaż dzień czy dwa dni na tyłku odpocząć, bo naprawdę przez te ostatnie dni słońce nam dało popalić. Już nie sama robota, ale słońce, bo było tak gorąco, że ciężko cokolwiek było zrobić. Nie słońce, ale taka duchowka. No ty wariat jesteś. Bo mi się wyczepiło. No pokażę, jak wyszedł. No wyszło. Ładnie. Trzeba jeszcze tą piankę będzie poobrywać, ale to później. To wiesz. Muszę przechodzić. O proszę. Jakby były dwa pustaki, dwa bloczki więcej, to by nie przeszło. Jeszcze jedna jest rzecz, którą tutaj można powiedzieć, nie dopatrzyliśmy się. Ale z drugiej strony nie mieliśmy jak się dopatrzyć, ponieważ projekt techniczny dopiero dostaliśmy wczoraj. Więc przepuszczenie kanalizacji robiliśmy, że tak powiem, bez wymiarowania. Więc kanalizacja wyjście jest tutaj, natomiast w linii prostej miało iść do garażu, więc powinno być w tym miejscu. Natomiast będzie w tym miejscu, no bo tak jak mówię, dopiero projekt techniczny dostaliśmy wczoraj, a na projekcie parteru czy fundamentu nie jest wymiarowane dokładnie wejście do budynku, no bo na mapie do celu projektowego jest tylko wskazane, w którym miejscu jest, a nie jest pokazane dokładnie, w którym powinno być miejscu. Więc tu będziemy musieli zrobić tak, tak i tak. Takie delikatne zakrzywienie. Ale są takie delikatne kolanka, po parę tam stopni, to po prostu wyprowadzimy to. No i tutaj jak chodzi o kanalizację wewnątrz, na projekcie jest przewidziana 110. Natomiast my robimy 160. Ja tam wolę większą niż mniejszą. Cenowo wychodzi identycznie. Natomiast większe to jest zawsze pewniejsze. Przyjdzie żona kiedyś z imprezy z koleżankami, nawali papieru. Zapcha rurę. Ja nie używam papieru. Ja to jestem człowiek z lasu. Liście, igły. Mieszkasz wreszcie, wiesz, igły zapychają. Zapychają? No. Też kują w tyłek. No właśnie. No i co? Jak z tej strony? Poczekaj.
Czy lepiej nie patrzeć? Nie, jest okej, tylko muszę z tą. No dziwne by było, jakby nie było. Bo czemu? Wsadziłem cały wibrator do samej ziemi. No, jakbym wsadził końcówkę. Jeszcze ruszałem tym drutami. Co? Teraz jak chodzi o przedłużenie drutów, bo tutaj zamówiliśmy druty pod niższą ścianę kolankową. No i w ogóle nie pod taki głęboki, nie pod takie głębokie ławy fundamentowe. Czyli zamówiliśmy te L-ki takie, jak powinny być. Natomiast, że wkopaliśmy się głębiej, że zrobiliśmy wyższą ścianę fundamentową, to musieliśmy przedłużyć te druty. Jest to oczywiście normalną opcją, że można ją przedłużać, no bo nawet macie w projektach opisane, ile musicie mieć zakład drut na drut, żeby bezpiecznie go przedłużyć. Więc w naszym przypadku przedłużenie bezpieczne tego druta to jest też koło 40 bodajże centymetrów. Natomiast my mamy 80 cm przedłużenie tego druta, czyli od samego dołu są nowe druty puszczone, powiązane szczemionami. No i w taki oto piękny sposób możecie sobie przedłużać. Więc teraz jak dojdziemy jeszcze warstwą białego i będziemy murować aż do wieńca, to tak samo wrzucimy do samego dołu, powiążemy i przedłużymy. Niektórzy tego nie robią, ciągną od ław fundamentowych do wieńca, natomiast no można jak najbardziej przedłużać, jeżeli drut jest żebrowany. Zwłaszcza, że mówię, na projekcie jest nawet uwzględnione to, że można sobie druty przedłużać. Poza tym, jakby się dało murować, czy zalewać wieniec, czy ławy fundamentowe w budynku 20-metrowego, kiedy zbrojenie ma 12 metrów, więc tu i tu da się przedłużać, tylko musi być odpowiedni zakład. Przykleja się, nie? No. A później się z tym będę bawić. Czy teraz? Nie, to później. Piankę tylko oberwi. Dobra, biorę się za murowanie, bo ja tutaj gadu, a coraz bliżej do burzy. Młody nam śpi. O, zobaczcie, jaki rozwalony. Czekajcie, odświeżę sobie ekran. Nie wiem, czy widać, czy nie. Noga z jednej. Patrzcie, noga z jednej. O, jak się śpi? Więc jak śpi, to mamy czas na pracę. Natomiast jak nie śpi, no to niestety jestem sam. Dobra, jedziemy z tematem, bo nie ma czasu. Co? To takie długie dzieło. A nie chcieliśmy, wczoraj nie było czasu, to półmetrowe poszły. Nawet nie, metrówki poszły. A co? To coś ciągle. Ja to chciałem odciąć najpierw, no ale no dobra. No, najwyżej się odetnie tu i wykorzysta się tą część na wieniec. Co ładnie. Łapkę trzeba było sobie wziąć. Ale dłoni. Dobra, działaj dziewczyno. Bo se patrzę na ciebie i se nie zrobię. Ja to odetnę, ty już tam nie boszuj. Żona, nie wiem czy wiesz, ale są wycieczki fajne, last minute, zwiedzanie Titanica. No. Sponsorować ci? Na szybko. Ale co o tym teraz? Właśnie trzeba się dogadać, żeby płatność była przy powrocie. Aha. Koniec na dzisiaj. Czyli jednak sprawdziło się. Szybko tylko buty zmienię. O masakra, powiem wam. Tam do takiego tempa. Dawno takiego tempa nie miałem. Dobra. Dobra, wszystko jest, chyba wszystko. Czego nie ma, tego nie ma. Najważniejsze, że prądy schowane.
O masakra. Tak jakby taki lekki grat. Więc dzisiejszy odcinek nie do końca tak miał wyglądać. Ale dajcie łapkę w górę i subskrypcję, zachęci. Jutro skończymy. Masakra, żebym się zasapał, żebym biegał z tym przedłużaczami, z tym wszystkim. No chyba, że dzisiaj się jeszcze uda. Chyba, że dzisiaj się jeszcze uda coś zrobić, ale wątpię. Zaprawę wrzuciłem. Dobra, na razie, cześć.